Spójrz na mnie. To ja. Jestem twoim wewnętrznym dzieckiem. Wołam do ciebie. Wiem, że chciałabyś usłyszeć to, co powiem, gdybyś wciąż miała 18 lat. Ach, cóż to był za wiek, gdy kości jeszcze nie strzykały, gdy nie musisz myśleć, czy wystarczy ci do 10. Takie to właśnie były czasy. Bez troski, szczeniackich zabaw i decyzji, które wtedy wydawały się tak poważne. W wieku 18 lat jesteśmy wędrowcami, którzy błądzą jak ślepcy w poszukiwaniu siebie. I wtedy chciałabym, aby przyszedł do mnie ktoś, kto chwyci mnie za ramiona i potrząśnie, krzyknie w twarz tak donośnie, aż poczułabym ciepło oddechu na policzku: wyluzuj, wyluzuj, młoda. To, co teraz nazywasz ambicją, za parę lat będzie perfekcjonizmem i obsesją, bo tobie ciągle będzie mało. Zrobisz magisterkę, MBA, awansujesz i będziesz jak ten szaleńczy zdobyciel szczytów. Zatrzymaj się. Pozwól mi, twojemu wewnętrznemu dziecku, posłuchać szumu morza, tworzyć wspomnienia. Jesteś tu i tylko tu. A to, co teraz nazywasz dbaniem o siebie, gdy robisz katorżniczy trening, aż ściska cię w żołądku, za parę lat będzie niczym, tylko zaburzeniem. Chciałabym w wieku 18 lat przemówić do ciebie. Wewnętrzne dziecko jest niewinne i wystarczające, a ty masz zaledwie 18 lat i uczysz je nienawiści do samego siebie. I w tych wszystkich zbuntowanych nastolatkach, posępnych dorosłych, jędzowatych starcach, migoczące oczy wewnętrznego dziecka już dawno zgasły. A czy ty wiesz, jak należy zadbać o swoje, byście razem szczęśliwie przeszli przez życie? Dziękuję.